Tytuł kursu: sieci gazowe. Moduł: elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych. Tytuł wideokastu: elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych. Witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Spotkania z ekspertem. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło elementów uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych. Do uzbrojenia przewodów gazociągowych zalicza się wszystkie elementy wyposażenia zainstalowane na przewodach sieci gazowej, zapewniające prawidłową eksploatację sieci gazowej. Co wchodzi w skład uzbrojenia gazociągów? W skład uzbrojenia gazociągów wchodzą urządzenia zaporowe, rury ochronne, przewody węchowe, odwadniacze, kompensatory, zaciski kontrolne, pierścienie izolacyjne, punkty do pomiaru ciśnienia. To proszę scharakteryzować tylko trzy elementy uzbrojenia. Pierwszym elementem są urządzenia zaporowe. Konieczność stosowania zespołów zaporowo-upustowych oraz zasuw podyktowane jest doświadczeniami eksploatacyjnymi operatora gazociągu oraz wymogami zarządcy obiektów, z którymi krzyżuje się gazociąg. Rzeki, cieki wodne, tory kolejowe, drogi wyższej klasy. Lokalizacja układów zaporowo-upustowych oraz zasuw wymaga indywidualnego podejścia ze względów eksploatacyjnych i bezpieczeństwa dostaw gazu w zakresie sprawnego włączania i wyłączania odbiorców, obszarów i stref dystrybucyjnych. Stosowanie odwadniaczy celowe jest tylko dla sieci niskiego ciśnienia. Służą do odprowadzenia kondensatu zgromadzonego w gazociągu po pracach montażowych, próbach szczelności lub wprowadzone z nieszczelnych odcinków stalowych gazociągu. Zespoły odbierające należy wykonać z polietylenu. Rurka syfonowa odwadniacza winna być zakończona końcówką stalową. Przewody węchowe, zwane też sączkami węchowymi, mają za zadanie kontrolowanie gazociągu podczas jego eksploatacji. Kontrola gazociągu ma na celu sprawdzenie nieszczelności, czego skutkiem jest ulatniający się gaz w sieci, powodujący duże niebezpieczeństwo. Sączek węchowy zbudowany jest z osłony i rury odprowadzającej zabezpieczonej korkiem. Sączki węchowe dzielimy na dwa rodzaje, punktowe i liniowe. Większą skutecznością charakteryzują się sączki liniowe ze względu na dłuższe pole działania. Sączek węchowy liniowy wyposażony jest w rury drenarskie ułożone nad gazociągiem na podłożu żwirowym, osłony i rury odprowadzającej gaz, zamkniętej korkiem. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.